Witam Państwa ponownie po przerwie w programie Republika po południu, a naszym gościem w tej części programu jest pan Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I o tym wojsku i technice będziemy rozmawiać. Oczywiście wszystkie rozmowy teraz na temat militariów odbywają się w cieniu wojny toczącej się na Ukrainie. Kwestia czołgów dla Ukrainy jest tematem omawianym w ostatnich dniach dość intensywnie i będzie omawianym w najbliższych, nawet już godzinach, można tak powiedzieć. Kilka jest tutaj czynników, które o tym decydują. Ukraińcy jednak ponoszą straty i w ciągu tego już prawie roku walk, jak podają takie źródła, jak chociażby Oryx, dość wydaje się wiarygodny portal, to jest jednak kilkaset czołgów zniszczonych albo tak poważnie uszkodzonych, że nie da się ich naprawić. Powoli kończą się czołgi posowieckie typu T-72 z zachodniej Europy, które można by Ukraińcom przekazać i były przekazywane do tej pory. Pytanie, co dalej? Brytyjczycy mówią o swoich Challengerach, no i jest otwarta kwestia Leopardów 2. Jak pan sądzi, jakie będą dalsze losy wsparcia pancernego dla Ukrainy? Myślę, że jednak Niemcy pod presją sojuszników, a może przede wszystkim pod presją Stanów Zjednoczonych, wyrażą zgodę na eksport, czy na wysłanie, może w tym momencie będzie to poprawniejsze określenie, Leopardów 2 na Ukrainę. Z tym, że myślę, że w pierwszej kolejności udzielą taką zgodę państwom trzecim, a sami dołączą do tego projektu później, czy może bez większego rozgłosu. Być może nie będą to czołgi z zasobów Bundeswehry, a te, którymi dysponują producenci tego wozu, a więc koncern Rheinmetall i firma Krauss-Maffei-Wegmann. Myślę, że jednak mimo wszystko ten nacisk na Niemców, a przede wszystkim na obecną administrację berlińską jest tak duży, że ta decyzja zostanie wyrażona. Tym bardziej, że tutaj takie gesty pojedyncze, jakbyśmy to powiedzieli, a więc nie wiem, żeby Polska wysłała tylko swoje czołgi, czy Wielka Brytania, nie mają specjalnie sensu, bo żeby to było rzeczywiście wartościowe wsparcie dla Ukrainy, musi być spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, te czołgi muszą trafić tam jak najszybciej. Muszą być sprawne, muszą mieć wyszkolone załogi, muszą mieć możliwość nawiązania walki, a więc konieczne jest równoległe przekazanie amunicji i również musi zostać zbudowane zaplecze logistyczne, ponieważ ten sprzęt jest intensywnie eksploatowany, co zresztą pokazały ostatnie miesiące tej wojny, i dostęp do części zamiennych, do fachowych służb technicznych, wyspecjalizowanych w serwisie konkretnych typów sprzętu, jest nieodzowne, żeby on mógł pozostawać w gotowości bojowej. I obawiam się, że niestety to, żeby te wszystkie warunki były spełnione, będzie wymagało czasu. A więc raczej nie spodziewajmy się, żeby Ukraińcy na przestrzeni najbliższych tygodni ten sprzęt otrzymali, chociażby z tego względu, że nieodzowne jest jednak mimo wszystko przeszkolenie załóg, a filozofia obsługi czołgów zachodnich, czy będzie to Challenger, czy będzie to Leopard 2, jest jednak odmienna od tych pochodzących jeszcze z okresu istnienia Związku Sowieckiego, a takie przeważają w siłach zbrojnych Ukrainy. Niezbędne jest właśnie chociażby zbudowanie nawet podstawowego łańcucha logistycznego. To wszystko zajmuje czas. Zresztą w tym momencie sytuacja pogodowa nie sprzyja
działaniom broni pancernej, więc miejmy nadzieję, że na przestrzeni najbliższych 3-4 miesięcy taką dostawę uda się zrealizować i ona będzie wartościowa, bo jak mówię, no samo przekazywanie sprzętu może jest pewnym gestem politycznym, wizerunkowym, ale żeby on przyniósł jakąś wartość dodaną, to musi być spełnionych także wiele innych warunków, których wielu tak zwanych ekspertów, nie mówiąc o politykach, nie dostrzega. Spróbujmy wybiec trochę wyobraźnią w przód do tej sytuacji, o której pan redaktor mówi, że prędko nie nastąpi, czyli czołgi Challenger, czołgi Leopard 2 znajdują się już na Ukrainie wraz z odpowiednim parkiem remontowym, wraz z amunicją, wraz z ludźmi przeszkolonymi do ich obsługi. Rozumiemy, że są to załogi i mechanicy ukraińscy. Natomiast zastanówmy się teraz nad pojawieniem się, nad konsekwencjami pojawienia się tego sprzętu na polu walki, bo wielu ekspertów od broni pancernej mówi, że byłaby to znaczna różnica jakościowa, że istnieją bardzo wyraźne przewagi obu tych typów czołgów, mówimy na razie tylko o dwóch, tak, czyli Leopard 2 i Challenger, przewaga, znaczna różnica jakościowa nad większością sprzętu posowieckiego czy rosyjskiego, czyli T-72, najpopularniejszy typ, czy właśnie rodzina czołgów T-80, T-90 w różnych wersjach, czy Armata, której nikt jeszcze tak naprawdę nie widział. Czy rzeczywiście tak jest? Na czym by te przewagi miały polegać? Ta przewaga jest, ale jeszcze trzeba wspomnieć o kolejnym warunku. To jest to, że te czołgi muszą trafić na Ukrainę w odpowiedniej liczbie, bo kilkanaście Leopardów, kilkanaście Challengerów nie spowoduje zmiany sytuacji. Tutaj mówimy przynajmniej o sprzęcie dla brygady pancernej. Brygada pancerna ukraińska jest 3-batalionowa. Oczywiście ta struktura jest elastyczna, ale batalion czołgów to jest 31 wozów, a więc trzeba byłoby dostarczyć około 60 czołgów. Tego samego typu tak naprawdę i najlepiej byłoby jeszcze dokompletować je batalionem również zachodnich bojowych wozów piechoty. Mogą to być Abramsy, przepraszam, mogą to być Bradleye, mogą to być Mardery. Tutaj również w celu pewnej unifikacji logistyki. I dopiero wtedy, jeżeli miałoby się kompletnie wyposażoną w taki sprzęt brygadę, można byłoby mówić o jakichś przewagach, ale dalej tylko i wyłącznie na szczeblu taktycznym, żeby dostawy tych wozów... Ale właśnie, zejdźmy na ten szczebel taktyczny. Przed chwilą w tym materiale, który był ilustrowany, widzieliśmy moment trafienia czołgu rosyjskiego, pojedynczego czołgu i jak widać z licznych materiałów takich właśnie sytuacji walk dwóch, trzech czołgów, czyli pluton przeciwko plutonowi czołgów, takich walk jest na Ukrainie bardzo dużo. Nie mamy sytuacji jak pod Prochorowką, gdzie się wielkie fale czołgów zderzały z obu stron, tylko właśnie walki już na takim najniższym stopniu taktycznym. Jak sobie będą, o ile do tego dojdzie, będą radzić te czołgi natowskie w walce z czołgami rosyjskimi? Panie redaktorze, pełna zgoda. Rzeczywiście największe starcia to są starcia na poziomie kompanii. To raczej z takimi mieliśmy do czynienia kilka miesięcy temu. Teraz to rzeczywiście są plutony. I w takich starciach właśnie czołgi zachodnie mogą się dobrze sprawować, chociażby ze względu na lepszą jakość uzbrojenia, amunicji, przyrządów optoelektronicznych, całkowicie pasywnych, które umożliwiają walkę również w nocy, ale także tutaj jest jeden warunek, który musi być spełniony. Te czołgi muszą być w pełni sprawne. W tej chwili my wiemy w Polsce najlepiej, jak trudno jest utrzymać w sprawności, w gotowości bojowej Leopardy 2. Tutaj wielu ludzi mówi, że to jest sprzęt nowoczesny. To nie jest prawda. To nie jest sprzęt
nowoczesny. To jest sprzęt może nowocześniejszy pod względem generacyjnym od czołgów, które w tej chwili walczą na Ukrainie, ale często wiele z nich to są egzemplarze nowsze niż te Leopardy 2. Leopardy 2 wersja 4 były produkowane mniej więcej w latach 1978-86. A więc no, to są wozy, które mają często już 40 lat, wyeksploatowane służbą. Tym, że w okresie postzimnowojennym nie zawsze były obsługiwane tak, jak wymagały tego stosowne przepisy w siłach zbrojnych. Trzeba mieć do nich części zamienne. W tej chwili w polskich czołgach wymienia się kamery termowizyjne, ponieważ te, które zamontowane były na nich 30 czy 40 lat temu, już nie są produkowane, nie ma do nich części zamiennych. Często mają również zużyte lufy, a więc wymaga to wymiany luf na nowe. Tych aspektów jest bardzo wiele, ale oczywiście wracając jeszcze do tego, jeżeli te wozy byłyby w pełni sprawne, jeżeli te warunki byłyby spełnione, w takim pojedynku jeden na jeden przy dobrze wyszkolonej załodze miałyby dużą szansę na porażenie czołgu przeciwnika pierwszym strzałem, a ze względu na wyższą jakość amunicji i pewne wady konstrukcyjne dobrze znane czołgów rodziny T-64, T-72, T-80 mogłyby z takich pojedynków wychodzić zwycięsko. Popatrzmy teraz na drugą stronę tego starcia, tego teatru walk. Czołgi spisane przez wielu teoretyków jeszcze 20 lat temu na straty okazuje się są bardzo ważne, by prowadzić działania, czy to zaczepne, czy obronne. I po stronie rosyjskiej trwa w tej chwili odbudowa zdolności wojsk zmechanizowanych, wojsk pancernych. Ja obserwuję kanał pana Jarosława Wolskiego, Wolski o wojnie. On tam stawia taką tezę już od kilku tygodni, że Rosjanie postawili na ilość, że nie powinniśmy śmiać się za wcześnie z tych dużych ilości czołgów T-62, czyli no zupełnie już archaicznych na współczesnym teatrze wojennym, bo oni będą je doprowadzali do stanu używalności i będą je rzucali w dość dużych liczbach na ważne odcinki frontu. I że jednak ilość zacznie się przekładać na jakość i że hasło Rosjanom kończą się czołgi, nieprędko się ziści. Jak by pan się ustosunkował do tych tez? Należy się z nimi zgodzić, aczkolwiek też z pewnymi warunkami. No to jest jednak kwestia, że to są czołgi 50 i więcej letnie. Niektóre oczywiście czołgi T-62 były jeszcze produkowane w latach 80., później były modernizowane. Zaletą jest to, że mogą być znane wielu rezerwistom z okresu ich służby wojskowej, ale też występuje tutaj problem właśnie nietypowych części. One nie są produkowane, a więc trzeba bazować na zapasach magazynowych. Z amunicją chyba jest problem, bo to jest taki nietypowy kaliber. Amunicji mogą być duże jednak ilości. To jest amunicja specyficzna, 115 mm. Nie jest wiele tej amunicji zapewne w magazynach, aczkolwiek te czołgi były powszechne, a więc no nie mamy tutaj wiedzy, jak wielkie są te zapasy magazynowe. Na pewno one takie są, niemniej część pewnie tej amunicji już musiała być zutylizowana ze względu na bezpieczeństwo przechowywania. Z jakimi możemy mieć do czynienia liczbami? Na pewno poniżej 1000 czołgów tego typu. Część z nich zresztą od kilku miesięcy, w zasadzie od wakacji trafia na front, więc myślę, że 200-300 takich wozów już tam trafiło, ale pełna zgoda. One w wielu scenariuszach walki mogą być bardzo efektywne, równie efektywne jak te czołgi nowsze.
Oczywiście będą bardziej podatne na ogień przeciwnika, mogą być bardziej awaryjne, ale w tym momencie, kiedy no, liczą się jakiekolwiek uzupełnienia sprzętowe, jest to bardzo istotne. Już w tej chwili mówi się, że jeśli chodzi o Białoruś, tam gdzie formowane jest kolejne zgrupowanie rosyjskie, mówi się, że być może one będzie użyte do działań zaczepnych, o ile jego liczebność jest podobna do tego, jak w lutym ubiegłego roku, to jeśli chodzi o nasycenie wozami bojowymi, to jest w tej chwili od 40 do 60% tych stanów wyjściowych, a więc to pokazuje, jaki jest problem. Jeśli chodzi o nową produkcję, to nie należy tutaj oceniać, żeby Rosjanie byli w stanie wyprodukować i głęboko zmodernizować więcej niż czołgów dla jednego, dwóch batalionów rocznie. Jeśli chodzi o czołgi nowej generacji, a więc czołgi T-14 Armata, mówi się, że mogą one zostać użyte na Ukrainie, ale raczej będą to takie testy w warunkach bojowych i w takich scenariuszach, gdzie nie będzie groziło ich zniszczenie. Albo wpadnięcie w ręce przeciwnika. Rosjanie mają chyba fatalne doświadczenia z tym w czasie wojny rosyjsko-fińskiej, w czasie Talwisoty. Kilka nowych czołgów testowych wpadło w ręce Finów. Zgadza się, ale jeżeli cofniemy się nawet do bliższych nam czasów, to jest na przykład wjazd jednego ze zdobycznych czołgów T-54, wówczas bardzo nowoczesnych, na teren brytyjskiej ambasady w Budapeszcie podczas starć na ulicach stolicy Węgier w 1956 roku, dzięki czemu ten czołg został przebadany przez specjalistów z biura attaché wojskowego Wielkiej Brytanii. Takich ciekawostek zresztą jest w historii uzbrojenia znacznie więcej. Oczywiście na pewno Rosjanie będą zwracali na to uwagę, ale jeszcze wracając do tego czołgu, tutaj terminy jego wprowadzenia do takiej liniowej eksploatacji są z roku na rok przenoszone. Mówiło się o ubiegłym roku, mówi się teraz o obecnym. Niemniej nie sądzę, żeby na przestrzeni najbliższych 5 lat udało się wyprodukować więcej tych czołgów niż do wyposażenia pojedynczej brygady. To jest rzędu 3-4 batalionów. Pamiętajmy też o tym, że jednak zachodnie embargo na podzespoły elektroniczne chociażby również będzie dla Rosjan w przypadku wielu typów uzbrojenia bardzo ciężkie, ponieważ one wykorzystują komercyjne podzespoły, komercyjne elementy, czy nawet pewne urządzenia elektryczne, hydrauliczne, kupowane dotąd na wolnym rynku. W tej chwili trzeba będzie je zastąpić własnymi odpowiednikami, a być może je skonstruować od podstaw. To również spowoduje opóźnienia w realizacji programów zbrojeniowych. Zresztą doskonale było to widać po roku 2014, kiedy Zachód wprowadził embargo na przykład na dostawę silników okrętowych i to wpłynęło na zdecydowanie negatywnie na realizację rosyjskich programów modernizacji floty, ponieważ wcześniej te silniki dieslowskie kupowano w Niemczech, a teraz trzeba było je zastąpić albo chińskimi, albo własnymi, ale najpierw trzeba było je doprowadzić do takiego stanu, żeby mogły przez odpowiedni czas być bezawaryjne. No i poza tym oczywiście zacząć je produkować w odpowiednich ilościach. Może z T-14 będzie trochę tak jak z Wunderwaffe z czasów II wojny światowej. Führer cały czas o tym mówił, ale do końca wojny na szczęście nikt tego nie zobaczył. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Do widzenia. A my czekamy na kolejną rozmowę. Tym razem naszym gościem będzie profesor Włodzimierz Bernacki, wiceminister edukacji i nauki.